Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku poświęconym przynętom Savage Gear. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Wam przybliżyć nowość na 2016, przynętę o nazwie Hybrid Pike. Przynęta Hybrid Pike to kolejna przynęta hybrydowa firmy Savage. Składa się z części twardej i części miękkiej w ogonie. Twarda część przynęty składa się z elementów takich jak kotwica z systemem wyczepiania się podczas brania, element krętlika wmontowany w część twardą, który podczas holu ryby powoduje to, że przynęta nie niszczy się, oraz spirala, na którą wkręcane są elementy miękkie przynęty. W komplecie otrzymujemy dwa ogony, jeden Ripper, drugi Twister. Montaż ogona do przynęty jest bardzo prosty. Poprzez wkręcenie go na spirale i zabezpieczenie kotwicą, przynęta jest gotowa do łowienia. Również tym razem firma Savage zadbała o wszelkie szczegóły. Na korpus zostały naniesione elementy płetw skrzeli, linia boczna, oczy. Przynęta występuje w dwóch rozmiarach. Rozmiar 17-centymetrowy uzbrojony w jedną kotwicę, natomiast rozmiar 25-centymetrowy został już uzbrojony w dwie kotwice. Poprzez regulację ogona w lewo lub w prawo możemy wyznaczyć swego rodzaju tor prowadzenia przynęty. A mianowicie, jeżeli przekręcimy delikatnie ogon w lewo, wówczas przynęta przy ściąganiu odchodzić nam będzie w kierunku lewym. Przynęta Hybrid Pike przeznaczona głównie do metody spinningowej. W zależności od rodzaju części miękkiej Rippera czy Twistera możemy łowić praktycznie tą przynętą przez cały rok. Ten rodzaj ogona przeznaczony jest raczej do wolnego prowadzenia w okresie jesiennym. Natomiast ten typ ogonka przeznaczony jest do łowienia na wiosnę tudzież latem. Należy tutaj dodać jedną ważną rzecz. 25 cm jest to taka optymalna wielkość dla przynęty trollingowej. Świetnie sprawdza się ta przynęta w trollingu. Natomiast jej wyporność, długi ogon powodują to, że przynęta chodzi w wysokiej partii wody i aby skusić te toniowe szczupaki, należy ją albo dociążyć oliwką, lub sprowadzić windą trollingową na głębszą wodę. Szeroka gama kolorów, w której są naturalne ubarwienia, jak i fantazyjne. Dwa rodzaje ogonów, które powodują to, że przynęta w wodzie zachowuje się zupełnie inaczej. Można ją prowadzić wolno i szybko. Z pewnością te cechy spowodują, że najbardziej wybredni wędkarze zaciekawią się tą przynętą. A jako ciekawostkę dodam Wam, że podczas testów przynęta wabiła naprawdę bardzo duże ryby. Bardzo fajnie reagowały na jej pracę. Także bardzo serdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z nowością na 2016 rok.